Piłkarze GKS-u Tychy odbyli właśnie ostatni trening przed sobotnim spotkaniem z Błękitnymi i Stargard, a razem z nami Daniel Tanżyna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Więcej w tym tygodniu w szatni GKS-u Tychy mówiło się na temat wygranej nad Rakowem Częstochowo, czy na temat najbliższego spotkania? Mówiło się dużo o zwycięstwie nad Rakowem, ale tak jak mówię, cieszyliśmy się do wtorku. W środę już koncentrowaliśmy się na najbliższym rywalu, Błękitny Stargard, i przygotowaliśmy się pod kątem tego meczu. Wygrana 8-1 odbiła się szerokim echem. Ty w swojej karierze kiedykolwiek wygrałeś tak dużą różnicą bramek na szczeblu centralnym, bo nie mówimy tutaj o meczach rozgrywanych na podwórku? Na szczeblu centralnym nigdy nie zdarzyło mi się wygrać 8-1. Naprawdę, nigdy jeszcze w takim meczu nie grałem i wynik naprawdę robi wrażenie. Trener Kamil Kiereś po meczu mówił, że to zwycięstwo dało takiego mentalnego kopa i chyba trudno się z tym nie zgodzić, bo zupełnie inaczej chyba przychodzi się na trening po takim zwycięstwie. Tak, po takim zwycięstwie przyjemnie się trenuje, są uśmiechy na twarzach, humor dopisuje, no ale tak jak mówię, że od wtorku, środy już przygotowujemy się do soboty, to jest bardzo ważny mecz z Błękitnymi Stargard i nie chcemy zawieść tych kibiców, którzy licznie tu przyjdą. W tych ostatnich spotkaniach taką piętą achillesową była skuteczność i co ważne, padło 8 bramek i też te bramki zdobywał ten, który za te bramki jest odpowiedzialny. Mam tutaj na myśli Adama Varadiego. No tak, to bardzo cieszy, że napastnicy się przełamali. I mam nadzieję, że właśnie Adamowi to da takiego mentalnego kopa, że zacznie strzelać bramki co mecz. Teraz spotkanie w sobotę z Błękitnymi i Stargard. Jak popatrzymy na tabelę, wygrać musicie. Natomiast jak popatrzymy na ostatnie spotkania z Błękitnych, to jest to rywal niezwykle wymagający, bo między innymi zdobyli punkty z takimi przeciwnikami jak Stal Mielec czy Wisła Puławy. No tak, mają bardzo dobrą wiosnę, jeszcze chodzi o punktowanie i o grę. I czekamy na nich tutaj w sobotę w Tychach i zobaczymy, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że z korzyścią dla naszego zespołu. Cel na to spotkanie 10 tysięcy na trybunach. Przed takim meczem jest taki dodatkowy dreszczyk emocji? Gdzieś tam trudniej zasnąć? Czy to jest spotkanie jak każde inne? Spotkanie jest takie jak każde inne, no ale lepiej się gra, jak tych widzów jest więcej. Jest lepsza atmosfera. Jeśli kibice nas dopingują, zawodnicy to czują i zdecydowanie lepiej się gra, jeśli jest więcej ludzi. To w takim razie jak wyglądają te ostatnie godziny przed meczem? W jaki sposób się relaksujecie? Jeśli chodzi o mnie, to odpoczynek z rodziną jest. Sam sobie przygotowuję także posiłki, coś sobie tam gotuję przed meczem. Odpoczynek, muzyka relaksująca i do boju.